Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja się nazywam Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, dziękujemy tym z Państwa, którzy do nas dołączyli i bardzo dziękujemy za to, że tak licznie sięgnęliście po nasze dwa ostatnie odcinki, bo to były odcinki rekordowe na razie, jeżeli chodzi o taki szybki przyrost słuchaczy, bo sprawdziłem, który jest nasz najbardziej, najpopularniejszy odcinek, to jest ten odcinek o otyłości, który ma 25 tysięcy odsłuchań, więc... Chcą się... Państwo słuchać o problemach społecznych, zrozumieliśmy... Tak, opieka zdrowotna też kiedyś się pojawi, obiecujemy, ale też są wydarzenia polityczne bieżące i niestety musimy się nimi zajmować, ale właściwie nie wiem, czy niestety, na szczęście, bo dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem. Bardzo smutnym, ale przez to ogromnie wesołym. No właśnie, bo trochę żeśmy przecenili znowu Republikanów i liczyliśmy na to, że dojdą do porozumienia. Nie do końca się to udało. Już myśleliśmy, że opowiemy Państwu coś o nowym speakerze, a tutaj serial trwa i zapowiada się, że będą jeszcze kilka sezonów chyba. Ale zanim to zrobimy, dziękujemy tym, którzy dołączyli do nas w serwisie Patonite w mijającym tygodniu, a są to. Kamil, Anna, Małgorzata, Wiktoria, Katarzyna, Joanna, Maciej, Ignacy, Andrzej, Jacek, Kamil oraz Tronald Dump. Bardzo dziękujemy. Państwo nam specjalnie takie wrzucają, żebyśmy coraz większy głupotów musieli wygadywać chyba w tych a, Na pewno, ale to, dobrze, Państwo tak, a my się w to bawimy, bo czemu nie. Dobrze, no to teraz opowiemy Państwu o... Bez skurlewiu. Tak. Pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych mamy bez królewi. No Nie, nie tak do końca, bo jak czytałem, rekord jeszcze nie jest pobity. Rekord bez speakera, ze speakerem takim protemporem to było chyba o 18 dni więcej niż teraz. Tylko to było wtedy, kiedy speaker któryś był chory i ustąpił, zaraz potem umarł. Jakby to, to nie była sytuacja porównywalna z obecną, bo teraz mamy naprawdę bezkrólewie, naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy. Plan był taki, że my Państwu albo opowiemy o nowym speakerze, albo opowiemy o dwóch wiodących kandydatach na to stanowisko, ale ten plan niestety jest modyfikowany przez rzeczywistość. Ale zaczniemy tak, jakby postajemu. Po staremu. Najpierw przypomniemy Państwu, co się wydarzyło. To ja zacznę od tego. I co teraz? Krzyknął ktoś w sali Izby Reprezentantów po tym, jak Republikanin Kevin McCarthy został pozbawiony funkcji speakera. I nie jest to żart, rzeczywiście ktoś zagłosowali za odwołaniem speakera i ktoś na sali krzyknął: I co teraz? What now? No i doszło do tego po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych. A żeby było ciekawiej, McCarthy stracił stanowisko z inicjatywy członków własnej partii. No i prawdę mówiąc na to pytanie rzucone z sali i co teraz nikt nie zna odpowiedzi i nic nie wskazuje na to, żebyśmy ją mieli wkrótce poznać. Zanim dojdziemy do tego co się stało i bez królewia krótko przypomnimy państwu kim był Kevin McCarthy, jak znalazł się na tym stanowisku i jak został go później pozbawiony. Jak państwo pamiętają, Republikanie w listopadowych wyborach z 2022 roku mieli odnieść miażdżące zwycięstwo, no bo Biden niepopularny, bo ludzie uważają, że gospodarka Stanów Zjednoczonych się wali. No wtedy faktycznie nie była tak w dobrej formie. Jak no nadal uważają, że jest w kiepskiej. No dobra, ale wtedy rzeczywiście była w gorszej, teraz jest w lepszej, ludzie nie zauważyli różnicy, ale te różne rzeczy miały dać Republikanom miażdżące zwycięstwo no ale nie wyszło. Nie wyszło. Udało się odzyskać większość w Izbie Reprezentantów, ale nie taką przewagą, na jaką liczyli. I skutek tego był taki, że głos każdego republikanina w Izbie Reprezentantów jest na wagę złota, bo wystarczy raptem kilku, żeby tę większość republikanie stracili. No i w takiej sytuacji Kevin McCarthy, republikanin z Kalifornii, który już od dawna marzył, żeby być speakerem Izby Reprezentantów, a od dawna, to znaczy od roku 2015, kiedy już... Spikerem chciał być, w końcu miał nim zostać. No i został. Ale nie do końca tak jak chciał. Zwykle to, proszę Państwa, wygląda tak, że partia większościowa wchodzi do gry, przyjmuje tę władzę w Izbie Reprezentantów i po prostu wybiera swojego speakera, bo od tego trzeba zacząć obrady nowego kongresu. Bo bez Ty... tego nic nie da się zrobić. Tak jest. Ale tym razem tak nie było i potrzeba było aż 15 głosowań. Demokraci twardo głosowali na swojego lidera, Hakima Jeffreysa, który jest reprezentantem z Nowego Jorku. I on otrzymywał wszystkie głosy Partii Demokratycznej, natomiast w przypadku McCartiego no, zaczęły się schody, bo część popierała McCartiego, część popierała czy zgłaszała innych kandydatów, a część głosowała wstrzymując się od głosu. I tu dwa słowa wyjaśnienia, które są bardzo istotne to jest techniczna sprawa, ale ważna że żeby zostać speakerem trzeba uzyskać większość z tych głosów, które padają na określonych kandydatów. Więc jeżeli 200 demokratów głosuje powiedzmy na Hakima Jeffreysa, no to McCarthy musi uzyskać 201. Ale głosy wstrzymujące się nie są liczone jako głosy na kandydata, więc można wygrać mniejszością głosów, jeżeli przekona się swoich kolegów, by wstrzymali się od głosu i takie sytuacje miały już, Miejsce, na przykład Nancy Pelosi także wygrywała, nie mając większości, ale przekonując swoich kolegów, by po prostu się wstrzymali. Tylko Nancy Pelosi wygrywała za pierwszym razem, a McCarthy potrzebował tych głosowań. 15. Znaczy, kiedy mówisz, nie miała większości albo nie mieć większości, to może być trochę mylące. Znaczy, wciąż ma się większość, tylko nie bezwzględną wszystkich członków Izby, tak. tylko większość członków głosujących na konkretnego kandydata. No ale większość jest potrzebna. No i McCarthy tę większość ostatecznie zdobył po 15 turze głosowania, ale oczywiście musiał pójść na znaczne ustępstwa wobec, no chciałbym powiedzieć, konserwatystów, ale to jest bzdura, bo po pierwsze wszyscy republikanie są konserwatywni, a po drugie, Wobec skrajnego skrzydła swojej partii, głównie z Mattem Gatesem na czele, kongresmenem Menem A mogę anegdotkę? Nie wiem, czy słyszałem. Ale proszę. Dziękuję bardzo. W czasie tych 15 głosowań, Matt Gates w pewnym momencie zgłosił też Donalda Trumpa jako kandydata na speakera. Pamiętam, że ktoś zgłosił, ale nie To był Gates, Gates, bo speakerem nie musi być członek Izby Reprezentantów. No i podobno Trump się poirytował, wiesz? Bo dostał tylko jeden głos i to był ten głos Matta Gatesa. I chociaż Trump ostatecznie nie chciał tym speaker'em być, to podobno e, zadzwon Znaczy, najpierw Gates po prostu oddał głos na Donalda Trumpa, nie zgłaszając go formalnie, i Trump miał do niego zadzwonić, mówiąc, że masz mnie formalnie zgłosić, bo chciał dostać więcej głosów. No i Gates go zgłosił, ale, ale też tylko jeden głos na Donalda Trumpa padł, co nie było miłe e, dla byłego prezydenta. Ja pamiętam, że w tym styczniowym głosowaniu tam już prawie do jękoczynów dochodziło, Niektórzy republikanie rzucali się z pięściami na Mata Gatesa, który był głównym hamulcowym, no ale ostatecznie się udało. McCarthy ale nie poparł McCarthy'ego, tylko nie zagłosował nie, nie. właśnie wstrzymując tak się jest. od głosu, i dzięki temu ten McCarthy mógł uzyskać większość głosów, które padły na konkretnego kandydata. Ale McCarthy musiał iść na ustępstwa, no i jednym z tych ustępstw było dokładnie to, co go pogrzebało: to znaczy, zgodził się na to, żeby wniosek o odwołanie speakera mogła zgłosić jedna osoba. Nie jakaś grupa kongresmenów, tylko wystarczy jedna osoba zgłaszająca wniosek o odwołanie speakera, i ten wniosek musi być poddany pod głosowanie. I właśnie to wydarzyło się teraz. Doszło do głosowania. Tamci usual suspects, czyli Matt Gates i kilkoro innych, ale nie tylko, też kilkoro nowych kongresmenów zagłosowało za odwołaniem. Wszyscy demokraci oczywiście zagłosowali za odwołaniem. No bo dlaczego nie? Też bym zagłosował za odwołaniem speakera z, z wyrokiego klubu. No i efekt był taki, że Matt Gates y, doprowadził do usunięcia Kevina McHenry tego stanowiska. No i teraz nie mamy speakera, mamy speakera tymczasowego Patricka McHenry'ego, który może wyłącznie y, co on właśnie może? Może doprowadzić do wyboru nowego speakera, no, ale wychodzi mu to tak se, no. to Znaczy, nie wiem, co on może, bo z drugiej strony, wyobraź sobie sytuację, oczywiście tego nie życzymy, że Stany Zjednoczone zostają zaatakowane. No i co wtedy? I na przykład trzeba przeznaczyć jakieś nowe środki na obronę, rozdysponować pieniądze na wojsko i co? I izba nie obraduje, bo jest speaker pro tempore? No to chyba w tak wyjątkowej sytuacji uznano by, że on może jednak przewodniczyć tym obradom i da się zagłosować. Tym bardziej, że w takiej sytuacji na pewno większość kongresmenów chciałaby jakieś środki na obronę Stanów Zjednoczonych prze, przeznaczyć, więc nie wiem, no nie, nie wiem jakby to miało funkcjonować. Ty nie wiesz, ja nie wiem, nikt nie wie, taka jest prawda. Wszystko to funkcjonuje w, w takim stanie zawieszenia i, i ludzie naprawdę nie wiedzą co się dzieje, znaczy to zawołanie jakiegoś tam republikanina i co teraz jest bardzo słuszne, bo nikt nie wie co teraz. No, poza tym, że trzeba wybrać nowego speakera, tak? No więc zaczęli się zgłaszać kandydaci, były różne koncepcje. Oczywiście znowu pojawiła się koncepcja, że Donald Trump może by został speakerem. Trump, oczywiście mile, mile połechtany powiedział, że no on tutaj wiele ludzi mówi, że powinienem zostać spikerem, ale ja to nie wiem czy chcę, czy... No, ale, cię, ale to było też śmieszne, bo wiesz, bo pamiętasz kto to podał, tę informację? Podał ją proszę Państwa Sean Hannity z Fox News. A no, Sean... Który dzwoni do Donalda Trumpa co chwilę, no więc... <laughs> więc kiedy Sean Hannity mówił, że źródła mówią mi, że zaproponowano rolę speakera Donaldowi Trumpowi, to doskonale wiemy kto jest tym źródłem, jest nim Donald Trump. Więc... To, to dość zabawne, bo yy, Hannity jest teoretycznie dziennikarzem, ale jest też po prostu doradcą Trumpa. Spotykają się, rozmawiają. Występuje na wiecach Donalda Trumpa też. Także nie, nie żadnym pokonnym doradcą, tylko jakby wszyscy wiedzą. No i ostatecznie stanęło na dwóch kandydatach. Bardzo od siebie różnych. Jeden ma 57 lat, drugi ma 58 lat. Jeden zasiada w Izbie od 2007 roku, drugi od 2008 roku. Jak Państwo widzicie, kolosalna różnica między nimi. No ale faktycznie jeden jest z Ohio, drugi z Luizjany. No to mówimy, o, o kim mowa? No, jednym z tych kandydatów jest Steve Scalise, to jest ten kongresmen z Luizjany, który do tej pory miał formalnie drugą pozycję w partii, jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów, bo był liderem mniejszości. Przepraszam, liderem większości. Natomiast drugi kongresmen to jest Jim Jordan z Ohio. Państwo mogą go kojarzyć ze zdjęć, bo to jest taki pan, którego znakiem rozpoznawczym jest brak marynarki. On zawsze chodzi w koszuli z krawatem, bez marynarki. Tak. No i to jest ciekawe, bo zarówno Jordan, jak i Scalise, jak i McCarthy to są tacy ludzie, którzy, których kariera w izbie reprezentantów jest ze sobą dość spleciona mocno. To jest wszystko ten sam rocznik zawodowy i życiowy, to znaczy, oni, jak mówię, mają 57-58 lat. Jordan i McCarthy w izbie od 2007 roku, po w 2006 roku. Scalise troszkę krócej, bo od 2008 roku wygrał specjalne wybory. Całą karierę w Izbie, jakby przeszli razem, ale nie zaskoczymy, państwa niespecjalnie się lubią. I to różnie te sojusze i um, antysojusze się prezentują. I też mieli trochę takie różne um, swoje, jak to powiedzieć, e, postawy, jakby, którymi próbowali się um, reklamować. Jakby te, McCarthy miał być takim nowym Reaganem ze słonecznej Kalifornii. Taki właśnie konserwatyzm uśmiechnięty z ludzką twarzą. Steve Scalise no to jest południowiec pełną gębą, taki bardzo, ale to bardzo konserwatywny, pro wszystko oszczędzane pieniądze, jakby to była jego, jego nisza. A Jim Jordan to ciekawy człowiek, bo to był człowiek, który zwiastował nadejście Tea Party, czyli tej takiej właśnie najbardziej radykalnej części partii republikańskiej, wtedy kiedy nawet jeszcze nie było Tea Party. I McCarthy z, z, był częścią takiego bloku młodych kongresmenów Young Guns. O tym kiedyś Łukasz opowiadał Państwu. Oni mieli być tacy młodzi, przebojowi. To był McCarthy, właśnie Paul Ryan z, z Wisconsin. No i McCarthy bardzo szybko się sprzymierzył. No i Jerry Cantor jest. Cantor, który też właśnie miał być przyszłością party, i od, od razu był, wiadomo było, że to jest przyszły establishment Partii Republikańskiej. I faktycznie McCarthy sprzymierzył się z, bardzo szybko, wszedł do tego establishmentu partyjnego. W 2010 roku został numerem 3 w klubie, czyli szybko, jak Państwo widzicie, po trzech latach po prostu zasiadania w, w Izbie. Z kolei Jim Jordan przyjął rolę takiego przeszkadzacza on został szefem Republican Study Committee. To był taki e, caucus, czyli podgrupa w ramach klubu republikańskiego. Tych podgrup jest bardzo dużo o, w każdym, każdym klubie. Ale Republican Study Committee jest największym. I on ma gromadzić konserwatywnych członków klubu. Co oczywiście samo w sobie jest dość śmieszne, no bo pokaż mi niekonserwatywnych członków klubu republikańskiego w Izbie, no ale dobra. I Jordan był szefem tego Republican Study Committee, ale i tutaj uwaga, wysiudał go z tego stanowiska Steve Scalise. Właśnie. W pewnym momencie Jordan się na to obraził i założył swój własny klub, jeszcze bardziej konserwatywny caucus. I to był Freedom. Ha House Freedom Caucus. Taki najbardziej prawicowy, najbardziej radykalny. No więc i tutaj już niechęć Scalisa i Jordana na tym polu. I potem jeszcze zaczął szkodzić McCarthy'emu Jim Jordan, ponieważ kiedy Speaker Izby Reprezentantów John Burner z Ohio Miał po prostu dość swojego klubu. No, Ale dlaczego miał dość? Bo też go chcieli wysiudać I robił to między innymi, próbował Mark Meadows, czyli późniejszy szef sztabu Donalda Trumpa, wówczas kongresmen, próbował właśnie zgłosić taki wniosek o zmianę spikera. wtedy znaczy o usunięcie spikera. No i Benner, żeby uniknąć takiego głosowania, po prostu zapowiedział rezygnację. No dobra, ale to nie było, jakby jedno, to nie chodziło tylko o to chodziło o to, że Benner po prostu miał ich serdecznie. Dość, bo no bo nie tym, panujesz nad swoim własnym klubem. Oni nieustannie po prostu sypali piasek w tyby, wtykali w szprychy koła i tak dalej. I on po prostu miał dość. O czym zresztą później, jak już odszedł z polityki, to zaczął dokład, bardzo otwarcie mówić, że miał dość niektórych członków swojego klubu. Jordana zresztą nazwał politycznym terrorystą. Miał bardzo wiele przykrych słów na temat Teda Cruza, który wprawdzie nie był członkiem jakby jego części kongresu, bo był senatorem, ale jakby też mu szkodził i bruździł. A to jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna anegdotka akurat dzisiaj mi się przypomniała. Wiesz, co powiedział kiedyś Lindsey Graham, senator z Południowej Karoliny o Tedzie Kruzie. Wiem, że gdyby yy, że nikt by nie stanął w obronie Teda Cruza? Nie, lepiej, że gdybyście państwo zamordowali Teda Cruza na, w, w sali Senatu. i to wszyscy i by was uniewinnili. I tak, i Senat miałby decydować o skazaniu, to nikt by was nie skazał. Tak, no to właśnie taki był sympatyczny, taki jest lubiany Ted Cruz. No i Jordan um, był nielubiany przynajmniej przez Benaya, i John Warner odszedł, nowym speakerem chciał zostać Kevin McCarthy. Ale Jim Jordan uniemożliwił mu to, po prostu, zrobił to, co widzieliśmy ostatnio, powiedział: Nigdy na niego nie zagłosuję, mowy nie ma, nie masz pan głosów, nawet nie próbuj. No i Kevin McCarthy musiał odpuścić. Nowym speakerem został Paul Ryan, czyli jego kolega z klubu Young Guns. Tłumaczymy Państwu te wszystkie zawiłości jakby personalne i tak dalej w, w klubie republikańskim przez kilkunastu lat, bo to jest teraz ważne. Znaczy, teraz się okazuje, że kto komu nadepnął na odcisk wiele lat temu, kto komu coś zabrał, nie wiem, odebrał przewodniczenie komisji, a czy właśnie takiej podgrupy w, w klubie, to jest wszystko bardzo, bardzo istotne. Ale akurat w przypadku Jordana jest ciekawe to, że John, Jim Jordan, który był tym takim kongresmenem rozbijaczy, takim Mattem Gatesem właściwie z swoich czasów, nieustannie dokuczał swojemu speakerowi, zachodził go z prawej strony. No i ten rozbójnik, polityczny terrorysta, awansował w nagrodę. Znaczy, zakończyło się to w ten sposób, że yy, został sojusznikiem McCarthy'ego, z tego wroga. Dostał w nagrodę najwyższe stanowisko republikańskie w komisji nadzoru i gdzie miał szukać birodów na Bidena, a w tej kadencji został szefem Komisji Sprawiedliwości, czyli miałby nadzorować impeachment. Ale to jest... nie tylko. No, przecież ma jeszcze inne. no Powstał specjalny pod, specjalna podkomisja do spraw wykorzystywania rządu przeciwko konserwatystom. Jest ten Subcommittee on Weaponization of Government. No, i co znaleźli? No, nic nie znaleźli jeszcze, no ale jak gdyby Śledztwo podkomisja trwa. ma pieniądze, ma budżet i pracuje. No i to jest bardzo ciekawa historia, bo to jest taka trochę jak teraz z Marjorie Taylor Greene. To znaczy, zaczynasz jako kompletny świrus na obrzeżach partii, który wszystkim przeszkadza. Ale później idziesz w mainstream, jeśli pójdziesz w mainstream, to awansujesz ale nie dlatego, że ten mainstream cię ucywilizował jak chcieliby niektórzy, bo to jest taka popularna teza, że trzeba włączać tych radykałów do mainstreamu bo oni wtedy się trochę ucywilizują no bo I przejmą zaczął... odpowiedzialność tak, za rządy nie? ale dokładnie jest odwrotnie, to znaczy wtedy cały mainstream przesuwa się w prawo i w tę szaloną stronę, a ci ludzie nie zmieniają się ani trochę, to znaczy Marjorie Taylor Green Daly jest dokładnie taka sama jaka była wcześniej tylko jest już nie radykałką, tylko jest przedstawicielką normalną przedstawicielką klubu, a Jim Jordan który był kiedyś Marjorie Taylor Green albo Mattem Gatesem, jest po prostu szanowanym członkiem partii z kandydaturą potencjalnym przyszłym spikerem Izby Reprezentantów. W związku z tym, kiedy Państwo myślicie sobie, no tak, ale Marjorie Taylor Green to taka jest ten, naprawdę, to jest osoba, która za 10 lat będzie realną kandydatką Partii Republikańskiej na spikerkę Izby. Jak gdzieś wyczyta... słowa. Ja gdzieś wyczytałem, jak próbowano bronić Jordana, to padły takie słowa, że Jim Jordan z roku 2023 to nie jest ten sam Jim Jordan, co z roku 2020. Aha. Czyli w ciągu trzech lat facet, który miał wtedy 56 lat, a teraz ma 59, bardzo dojrzał i jest już zupełnie innym politykiem. Jeżeli Państwo w to wierzą, no to, to, to niech tak będzie. Pamiętajcie, e jeśli bierzecie radykałów do mainstreamu, to nie cywilizujecie radykałów, tylko przesuwacie. Mainstream w radykalną stronę. Możecie sobie to nazwać prawem tarczyńskiego, by naprawdę. I to nawet w dwójna powiem ci, dlatego że w Polsce też jest taki polityk, niestety o takim nazwisku jak moje, i robi dokładnie to samo. To znaczy też przesuwa mainstream w radykalną stronę. Mm. No to jest, jest takie powiedzenie, tak? że jeżeli zatrudnisz klauna w pałacu, to nie cywilizujesz klauna, tylko robisz z pałacu cyrk. No mniej więcej tak. Nie mam pałacu, to nie wiem, ale no, ma to sens. Więc, i teraz Jim Jordan, ten oto polityczny terrorysta za czasów Johna Bena, ma być przyszłym kandydatem, czyli znaczy jest kandydatem na spikera Izby Reprezentantów. A jeżeli chodzi o karierę Jima Jordana, to ja jeszcze chciałbym dodać jedną ważną rzecz. Którą... Chcę wyjąć typy w szafy? Nie, szefy? jeszcze nie. Chciałbym powiedzieć o jego osiągnięciu, bo to jest jednak niesamowite. Jest już osiem kadencji w Izbie, pan Jordan, i proszę ciebie, w tym, w tym czasie nie był. Sponsorem żadnej ustawy, która stała się prawem. Czyli jego nazwiska nie ma pod żadną ustawą, która stała się prawem. Wyczytałem w New York Timesie. No, to skuteczny człowiek. Jest taka, taka organizacja, Centrum Skutecznego Stanowienia Prawa Center for Effective Lawmaking, no, które ocenia go jako jednego z najmniej skutecznych prawodawców w Stanach Zjednoczonych. To jest niesamowite, nie? Oczywiście współpracownicy Jordana mówią, że on pomagał w tworzeniu wielu różnych ustaw, no ale jako taki główny autor nie, nie, nie jest żadnej. Dobrze, czyli trupy w szafie będą później. To co, to teraz powiem Państwu o Stevie Scalise, czyli gościu, który jest numerem dwa w klubie, który jest reprezentantem powiedzmy tego bardziej mainstreamu Partii Republikańskiej, ale no zaraz powiemy jak to z tym mainstreamem jest. Żeby było śmiesznie, to jest numer dwa w klubie po Kevinie McCarthy. Z którym się też nie znosi. Oni się nie znoszą, bo spiskowali przeciwko sobie. Kiedy Kevin McCarthy miał być spikerem, to Skali jakoś mu tam robił kołopióra, kiedy i, no i... No ale są kierownictwem klubu wspólnie, w związku z tym jako naturalnie Steve Scalise jest uważany za przedstawiciela tego establishmentu. No tak, chociaż kiedy speakerem w tym krótkim okresie był Kevin McCarthy, to Scalise nie miał wielkiego znaczenia. To nie było tak, że Kevin McCarthy podejmowali decyzje wspólnie i ta rola Steve'a Scalisa była jakaś duża. Z tego co czytałem, on był raczej marginalizowany. No ale to zawsze jest rola numeru dwa w, w tej hierarchii kongresowej. Przypominam, że Steny Hoyer przy Nancy Pelosi to też jest człowiek, który zawsze chciał być speakerem, ale póki Pelosi była u władzy, to on po prostu miał formalnie numer dwa, ale nikt nie pamięta nazwiska numeru dwa. No i Hoyer się nie doczekał, a Steve Scalise wydawał się, że wreszcie ma swoją szansę. To jest człowiek, który ma większe doświadczenie takie instytucjonalne faktycznie, no bo on był whipem partii, czy klubu republikańskiego. Whip to jest po prostu rzecznik dyscypliny partyjnej, odpowiedzialny za gromadzenie głosów. On był tym whipem od 2014 do 2023, więc, więc długo. Przypominam też, że whipem partyjnym w, w izbie był Frank Underwood, więc to jest to stanowisko. Aż zastraszać ludzi i mówić, żeby zagłosowali tak jak chce kierownictwo klubu, bo popamiętasz. No, i w jego historii, jakby ciekawe i ważne jest też to, że w 2017 roku Steve Scalise został postrzelony bardzo poważnie. Podczas treningu przygotowującego do takiego meczu baseballa pomiędzy członkami e, kongresu. I to chyba był zwolennik Berniego Sandersa, który go postrzelił. Nawet na pewno. Zwolennik Sandersa, yy, nienawidzący Trumpa republikanów, yy, postrzelił, a później chyba został zastrzelony sam przez policję. No ale Scalis do szpitala w stanie krytycznym, ale się wykaraskał. Rzeczywiście. No i to też jakby taką pomogło zbudować legendę twardego człowieka, który przeżył osobistą tragedię. Yy, głosy wsparcia płynęły do skalisa ze wszystkich stron, ze strony demokratów też oczywiście. Ale nie zmieniło to jego podejścia do posiadania broni w żaden sposób. Jak Państwo się mogą domyślić, jako republikanin z południa jest zwolennikiem takiego jak najszerszego rozumienia drugiej poprawki. A wiesz, co kiedyś o sobie powiedział? Bo on jest tym takim konserwatystą z krwi i kości, który ma, jest i konserwatystą fiskalnym, i konserwatystą obyczajowym. Powiedział kiedyś o sobie podobno, że jest jak David Duke, ale bez bagażu. A może Państwo wiedzą, kim jest David Duke. David Duke był, proszę Państwa, kiedyś kandydatem na gubernatora stanu Louisiana, ale wcześniej był tym, jak to się mówi, wielkim czarownikiem. Grand Wizards. Tak, wielkim czarnoksiężnikiem ku Klux Klanu, bardzo prominentnym w Luizjanie, rasistą i antysemitą. No jest nadal. Tak, tak, oczywiście, Dziękuję. ale był swego czasu był najbardziej znanym rasistą i antysemitą w, w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj związki z kalisa z Duke'iem są takie, on nie użył tego porównania zupełnie przypadkowo. Ono o tym Davidzie Duke powiedział w 1999, że jest jak David Duke, tylko bez tego bagażu. Czyli no właśnie, trudno powiedzieć, co by to miało znaczyć. To może znaczy... ma te same poglądy, może poza. Ale co to jest ten bagaż w takim wypadku? No to bagażem jest uh, white supremacism, czyli. klan tak... czyli jestem jak David Duke, ale backs Cook, looks Clan. Ale kim jest David Duke bez Ku Klux Klanu z drugiej strony? No, to jest dobre to pytanie. No. To, co ich łączy, to fakt, że Scalise reprezentuje ten sam okręg, który swego czasu wysłał Davida Duke'a do reprezentowania w, stanowym, w stanowej izbie reprezentantów w Louisianie, więc no, są z tego samego regionu. No i też w 2002 roku, co istotne, Steve Scalise wystąpił w, na konferencji takiej organizacji Euro. European American Unity and Rights Organization. Ale nie wiedział. <laughs> tak, nie wiedział. Ale jest to organizacja założona właśnie przez Davida Duke'a i organizacja zajmująca się no, walką o prawa białej rasy i pozbywaniem się tych wszystkich których nie potrzebujemy w naszych białych Stanach Zjednoczonych. Ale Steve Scalise tłumaczył, że po pierwsze nie wiedział, że to organizacja Davida Dukea, a po drugie mówił o podatkach, I, bo to go najbardziej interesuje. I przeprosił rzeczywiście za wystąpienie w tej organizacji. No ale jakoś ja nie wiem, trochę mi trudno uwierzyć, że mówisz w 99, że jesteś jak David Duke. Trzy lata później występujesz na konferencji Davida Dukea i mówisz: o nie, no to ja nie wiedziałem. No przypadek. Co nie zmienia faktu, że wizerunek Steve'a Scalisa jest zupełnie inny niż Jima Jordana. Tak jak powiedziałeś, że on jest raczej uznawany za takiego non- Konserwatysta, ale takiego normalsa, prawda, w partii republikańskiej. Owszem, jest radykalnym konserwatystą, w sensie takim, że ma takie bardzo konserwatywne poglądy, ale na przykład Hakim Jeffries, czyli lider demokratów, niedawno go słuchałem, mówił: No, ale to szanujemy, oczywiście, różnimy się, ale to on jest uznawany za takiego w miarę normalnego polityka i przewidywalnego, w sensie takim, że byłby gotowy na jakieś porozumienia, kompromisy, że jest pragmatykiem. No, nie, nie wiem, na jakiej to podstawie. Jest, takie wnioski są wyciągane, bo nic w jego karierze nie wskazuje na to, że jest normalny. Ale wiesz, że czasami to jest kwestia wizerunkowa. No, to znaczy, że o, z nim to się jakoś da porozumieć, a później się okazuje, że, że niekoniecznie tak musi być. No i mieliśmy dwóch kandydatów. Mieliśmy z jednej strony... Prezentującego ten mainstream Steve'a Scalisa, a z drugiej strony prezentującego dobrą zmianę Jima Jordana. Miała być jakaś debata w telewizji Fox News, ale ostatecznie do tej debaty nie doszło. We środę y, naradzał się klub za zamkniętymi drzwiami i wskazali Steve'a Scalisa 113 głosów do 99 na Jordana. Przypominam, że Kevin McCarthy, kiedy był nominowany przez swój klub na speakera, czyli jakby przed głosowaniem na forum izby, tylko sam klub. No to Kevin dostał wtedy 188 głosów, czyli więcej. A potem i tak potrzebował 15 minut głosowania, żeby dostać te upragnione 218. Teraz Scalis dostał 113, czyli grubo-grubo za mało. No i różni ludzie wciąż mówili: Nie, ja i tak będę głosować na Jimmy'ego Jordana. A kto poparł Jimmy'ego Jordana? Nie wspomnieliśmy. Donald jeszcze. Trump. Donald Trump poparł Dima Jordana, więc z jednej strony tam się gdzieś wyczytałem jakieś głosy, że o to oznacza, że te wpływy Donalda Trumpa w partii republikańskiej maleją, no bo poparł jednego kandydata, a wygrał drugi, ale. Wygrał to zaraz. Nie do końca to, to jest prawda. Ale faktycznie zaczął się kompletny shit show, to znaczy Jordana poparł Donald Trump, Lauren Bobert, Marjorie Taylor Greene. Też poparła Jordana, a nie Scalisa. Używając zresztą bardzo takiego argumentu, muszę powiedzieć, no grubo. Powiedziała tak: Lubię Steve'a Scalisa i lubię go tak bardzo, że wolałabym, żeby pokonał Raka, niż żeby poświęcał swoje zdrowie na najtrudniejszym o, stanowisku w kongresie. A propos, bo. Mm. Scalise cierpi na nowotwór krwi, tak? Nie znam szczegółowej nazwy tej choroby, no, ale jest poważnie chory. E, Podobno terapia idzie nieźle. I Trump powiedział w Fox News, że no Steve jest spoko, ale rak może być problemem. No to jest bardzo czuły i wrażliwy człowiek, ale oni teraz używają tego argumentu, no, że nie mogą poprzeć Steve'a Scalisa, bo bardzo go lubią i chcą, żeby się skupił na swoim zdrowiu, a nie kandydował na speakera. No tak... Ale też niektórzy na przykład protestowali przeciwko Skalisowi. Yy, na przykład kongresmenka z Nancy Mace, która jest z kolei uważana za taką bardziej dość umiarkowaną. umiarkowaną, głosowała przeciwko, za odwołaniem McCarthy'ego, a teraz nie chce głosować na Scalisa, podając jako argument właśnie tę konferencję Euro, konferencję Davida Duka. No bo, Czyli by... z dwóch stron dostaje, że dla niektórych jest zbyt łagodne, a dla niektórych jest zbyt radykalny. I oto historia partii, czy stan partii republikańskiej w jednym zdaniu. Tak. Znaczy, no, żeby nie było, że tylko Steve Scalise ma swoje tyłpy w szafie, teraz czas na tyłpy w szafie Jima e, Jordana. E, mianowicie Jordan. E, jest wrestlerem, jest zapaśnikiem. Był zapaśnikiem. No. Nie wiem czy raz zapaśnik, zawsze, jest... raz no okay. zapaśnik zawsze, raz zapaśnik zawsze zapaśnik. Ja proszę Państwa jestem piłkarzem całe życie. Rozumiem, no ale on był trenerem zapaśników, tak możemy powiedzieć. Na uniwersytecie w Ohio na przełomie lat 80. i 90., kiedy lekarz drużyny od wielu lat wykorzystywał seksualnie zawodników. A Jordan nic podobno nie wiedział. Sam twierdzi, że nic nie wiedział, ale świadkowie mówią co innego, jakby to była tajemnica policjarna, wszyscy wiedzieli, podobno były zgłoszenia do Jordana. Jordan nie był głównym trenerem, był wicetrenerem z tego co czytałem, no ale on nie chce na ten temat się wypowiadać. Mówi, że to wszystko są ataki polityczne, on o niczym nie wiedział, ale też odmówił, o ile wiem, jakoś współpracy z, z prokuraturą. Ja wiem tyle, że nie wiem na ile to mogą być ataki polityczne, no bo jeden z tych byłych zapaśników, niejaki Mark Coleman, kiedy wypowiedział się, stwierdził, że jak gdyby to jest niemożliwe, żeby... Jordan o, o niczym nie wiedział, bo, bo wszyscy wiedzieli. Natomiast e, później, po tym jak skontaktowali się z niego, z nim e, prawnicy Jordana, e, zmienił tę swoją wypowiedź e, i zaznaczył, że nie wie nic o tym, by ktokolwiek zgłaszał się do Jordana, tylko chciał powiedzieć, że jakby wszyscy wiedzieli. Ale że nie było tak, że ktoś przyszedł powiedział trenerowi Jordanowi: Jestem molestowany, jestem wykorzystywany, a on nie zareagował, tylko po prostu był bierny, a Wszyscy wiedzieli, i tutaj jest taki nawet cytat z tego pana, który mówił, że ów lekarz na przykład lubił brać takie długie, 45-minutowe prysznice razem z sportowcami. No i ów zapaśnik mówi: I na Jimma patrzył, i na mnie patrzył, i jeśli tylko Jim nie ma Alzheimera, to na pewno musiał o tym wiedzieć. No tak, no ale jak Państwo zapytacie Jima Jordana o te sprawy, to on bardzo o tym nie lubi mówić. On o niczym nie wiedział, by wszyscy wiedzieli, ale Jim Jordan nie wiedział. Um. No i więc każdy ma swoje trupy w szafie. Scalise ma białych suprematystów, Jordan ma y, nieinterweniowanie, kiedy trener molestował zawodników. A czy nie powinniśmy powiedzieć jeszcze o tym, y, dlaczego Jima Jordana tak chętnie poparł Donald Trump? Bo wydaje mi się, że to jest dość istotne. No bo Jordan y, uważa, że wybory zostały ukradzione i Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w 2020 roku, a także, o ile dobrze pamiętam, y, popierał cały pomysł. Y, Odwrócenia wyników wyborów prezydenckich. Tak jest. I Jordan jest sojusznikiem Trumpa od samego początku. Może Państwo pamiętają, jeszcze w tym zalewie różnych skandali związanych z Donaldem Trumpem, były takie czasy, kiedy słowa Donalda Trumpa szokowały, i była Prach, ta... co to za czasy, taśma tak zwana Access Hollywood tape kiedy ujawniono, że Trump w rozmowie z. to był dziennikarz, powiedzmy, osobowością medialną, powiedział, że jak się jest gwiazdą, to z kobietami można robić wszystko, można podchodzić, całować, można łapać za różne części ciała. I wtedy część Republikanów, wystraszona, bo to było tuż przed wyborami w 2016 roku, zaczęła się od Trumpa dystansować, ale nie Jordan, który Trumpa i w tym trudnym dla niego okresie, Popierał, popierał tam, jak to się popatrz, popatrz sobie, jak to się łączy z skandalem na Ohio State University. By... O tym nie pomyślałem, ale popierał do tego stopnia Jim Jordan i w, w czasie całej prezydentury Trumpa, i nawet po 6 stycznia, że proszę Państwa, kilka dni po wydarzeniach z 6 stycznia Jim Jordan wybrał się do Białego Domu z rodziną, i co dostał w Białym Domu? Dostał, proszę państwa, prezydencki medal wolności. Ach, zapomniałem. Najwyższe jest... odznaczenie cywilne, jakie może przyznać prezydent. Tak jest. Tuż po wydarzeniach z 6 stycznia, kiedy Jordan e, popierał prezydenta i później, kiedy przywrócono porządek, no to on także oczywiście głosował za tym, żeby wyników z tych niektórych stanów e, nie uznawać, ale to, to to robili wszyscy, bo przecież Kevin McCarthy także głosował za tym, żeby e, wyników e, nie uznawać. Tak, także Kevin McCarthy najpierw mówił, że Donald Trump jest odpowiedzialny za atak na Kapitol 6 stycznia, a potem bardzo szybko zmienił zdanie. A Jim Jordan zawsze wierny, więc. E... Faktycznie prezydencki medal wolności się jak najbardziej, Pięć dni po 6 stycznia dostał ten medal. Wspaniały człowiek. No i mamy spór między Jordanem a Scalisem, teoretycznie między mainstreamem a radykałem, ale jak Państwo staliśmy się pokazać, ani ten mainstream nie jest taki nieradykalny, ani ten radykał nie jest mainstreamowy. Oni się tak naprawdę od siebie zanadto nie różnią, i mam wrażenie, że większość sprzeciwów wobec Jordana lub Scalisa z tej czy z tamtej strony to jest coś personalnego. To znaczy, ktoś komuś gdzieś coś źle zrobił, yy, ktoś komuś nie dał czegoś. Może masz rację, ale to chyba ważniejsze jest to, że niezależnie od tego, który z nich zostałby speakerem, to jak gdyby ma ten sam problem, o którym już wspominaliśmy: że dla jednych będzie szaleńcem zbyt radykalnym, to szczególnie dotyczy Jordana, dla innych będzie zbyt łagodny, to dotyczy Scalisa. Zbyt mainstreamowy. Zbyt mainstreamowy i póki się nie uda znaleźć kandydata, który by spełnił oczekiwania wszystkich republikanów, to, to jak gdyby ta pozycja będzie nieustannie zagrożona. Żona, a nie, nie uda ma. się tego zrobić, bo nie ma takiego człowieka. No. no nie ma, bo partia republikańska jest partią w stanie wojny sama ze sobą. Demokraci są partią dyscypliny. Oni głosują na Jeffreesa po prostu karnie, wszyscy razem, chociaż mówimy państwu o tym wielokrotnie. W partii demokratycznej są różne frakcje. Jest frakcja lewicowa, jest frakcja centrowa, jest nawet odrobinka konserwatystów i wszyscy są w stanie głosować na jednego kandydata lub kandydatkę. Wcześniej kandydatkę, teraz kandydata. Demokraci, partia dyscypliny, a republikanie są partią chaosu. No no, I to jest oczywiście coś, co demokraci teraz powtarzają cały czas, ale kiedy się patrzy na to, co się dzieje teraz, to trudno jakby ocenić tę sytuację inaczej. Co więcej, sami konserwatyści oceniają to w ten sposób, bo jak się posłucha Fox News, czy poczyta konserwatywne media, no to tam jest nagle załamywanie rąk. Cóż to się stało z naszą partią? Jak to możliwe, że panuje u nas chaos? No nie wiem, jak to możliwe? No, no i jak wyjść z tej, z tej trudności? To znaczy... Są pomysły, żeby to jakoś proceduralnie rozwiązać. I jak głosowali Republikanie nad tym swoim wyborem na spikera, no to to jest proszę państwa głosowanie tajne, więc nie wiadomo kto na kogo oddał głos. Nie wywołuje się ludzi, żeby powiedzieć. "Tak wiadomo, bo oni potem mówią, ja głosowałem na tego, mówią. ja głosowałem tamtego", ale tak, nie jest to głosowanie jawne, tak jak w Izbie już głosowanie na spikera. No i pojawił się taki pomysł, żeby najpierw e, doprowadzić do sytuacji, w której w tych wewnętrznych głosowaniach ktoś do dostaje 217 głosów, bo tyle jest potrzebnych, żeby uzyskać większość w Izbie Reprezentantów w tej chwili i dopiero potem pójdziemy głosować na do pewniaki. Izby. Na Pewniaka. Żeby nie było już tego całego cyrku z głosowaniem, kłóceniem się, jak gdyby, żeby amerykańscy obywatele tego nie musieli oglądać, ale Steve Scalise tego nie chciał. To jest jedno, ale też tutaj mam taką wątpliwość, jaką mamy gwarancję, że ktoś, kto zdobył 217 głosów na tajnym głosowaniu klubu, później zdobędzie 217 na Izby. Wyobrażam sobie sytuację, w której Matt Gates albo jakaś inna osoba, kto uwielbia chaos, w tajnym głosowaniu popiera danego kandydata, żeby się wydawało, że jest większość, a potem kiedy przychodzi do głosowania już jawnego, mówi nie, nie popiera. Tak, bo tutaj warto dodać, że głosowanie na speakera jest głosowaniem jawnym w tym sensie, że nie jest podnieść rękę i nacisnąć przycisk, tylko wywołuje się każdego członka Izby Reprezentantów, który mówi na kogo oddaje swój głos, więc nie da się już uciec wtedy. No. To był pomysł, ale zablokował go sam Steve Scalise, bo druga strona mówi, nie, no jeżeli będziemy tylko głosować w sposób tajny na forum partii, to ci przeszkadzacze nie mają żadnej zachęty do tego, żeby się no jakby, żeby ponieść odpowiedzialność za swoje głosy, bo głosujesz w sposób tajny i ci, którzy, którzy cieszą się z tego chaosu i którym na tym zależy, mogą po prostu do końca życia mówić, że poprą tego albo tamtego, tak żeby żaden nie miał tej większości, więc jesteśmy w sytuacji, Sytuacji patowej, ale jest ratunek, drogi Piotrze, bo jest kandydat. Jest. Kandydat lub kandydatka? Ja mówię kandydat, proszę Państwa, bo co prawda, Kevin McCarthy, kiedy został odwołany, <gry> powiedział, że już dość i, i nie będzie ubiegał się o, o to stanowisko ponownie. Bo mam swoją godność. Nie wiem dlaczego, ale powiedział, że nie będzie się o to stanowisko starał, no ale skoro kraj wzywa, to Kevin McCarthy jest gotowy odpowiedzieć na to wezwanie i został odwołany bodaj we wtorek 3 października, a w poniedziałek 9 października już zwołał konferencję prasową i ruszył do mediów. Prezentując się, proszę Państwa, jako polityk o wyjątkowej znajomości Izraela i kontaktach w tym kraju, no bo w, w czasie weekendu doszło do e, ataku Hamasu na Izrael i odpowiedzi Izraela. Mamy no, potężny konflikt, potężny kryzys w, w polityce zagranicznej. Kevin McCarthy idzie do mediów, mówi, ja. Jako drugi speaker w historii miałem ten przywilej, że występowałem w Knesecie. Mam kontakty w Izraelu. Moja pierwsza podróż zagraniczna to była do, do Izraela. No, wspaniale. I przedstawił, proszę Ciebie, pięciopunktowy plan działania, który jego zdaniem powinna wdrożyć administracja prezydenta. No, choć prawdę mówiąc, to nazwanie tego planem jest nadużyciem, bo to jest taka lista życzeń, co należy zrobić, żeby było dobrze, i może nawet Państwu powiem w dwóch słowach. Priorytetem numer jeden prezydenta Bidena musi być teraz ustalenie, ilu Amerykanów zostało wziętych jako zakładników i sprowadzenie ich do domu. Ta administracja musi również jasno powiedzieć, że skrzywdzenie jakiegokolwiek Amerykanina wywoła gniew Stanów Zjednoczonych i nie możemy negocjować z terrorystami. I to jest punkt pierwszy. Punkty następne. Eee, oszczędź mi wszystkich pięciu, bo... Ekstradycja przywódcy Hamasu, konfrontacja z Iranem, poprzez jasne stwierdzenie, że Hamas działa na zlecenie Iranu, wzmocnienie bezpieczeństwa USA eee, i walka z antysemityzmem w kraju. Wspaniale, skoro już Kevin McCarthy zdradził swój plan, to nie potrzebujemy go na stanowisku spikera. Dziękujemy za ten plan, panie Kevinie. <grym> ja bym tego... dodał jeszcze kilka punktów, na przykład zaprowadzenie pokoju między Izraelem i pa tak, Palestyną. Świetny pomysł, ciekawe, dlaczego nikt na to jeszcze nie wpadł. No ale faktycznie Kevin McCarthy planował wrócić w poniedziałek, ale z kolei po dobie uznał, że jednak nie wraca. Nie wraca już teraz? Nie, nie, A widzisz, nie. to ja nawet tak Przegapiłeś. Tak. We wtorek powiedział, że jednak nie wraca. Kurczę. Natomiast ludzie z Kalisa uważali, że McCarthy próbuje mu zakolisowo szkodzić. Eee, no wiem, bo jeszcze w poniedziałek mówił, że jak konferencja wybierze, no to przecież on nie odmówi. No ale sytuacja jest dynamiczna. Musisz to uważnie śledzić. Eee, Pytanie jest takie. Czy da się cokolwiek przepchnąć przez ten kongres bez pomocy demokratów? No i odpowiedź brzmi tak naprawdę nie przypominam, że Hakim Jeffries, czyli lider demokratów w Izbie, chce dealu z Republikanami, przynajmniej tak twierdzi głośno. To jest dobrą strategię. On napisał nawet taki koncyliacyjny tekst do Washington Post, w którym mówi pomożemy wam wybrać umiarkowanego, rozsądnego, centrowego speakera republikańskiego pod warunkiem, że wprowadzimy pewne nowe zasady, którymi będzie się rządziła Izba Reprezentantów, czyli na przykład, żeby można było przegłosowywać na forum Izby, czy poddawać pod głosowanie ustawy, które się cieszą powszechnym poparciem, ale bez przechodzenia przez komisję regulaminową House Rules, gdzie Banda po prostu radykałów siedzi i może blokować te ustawy. Czyli dokładnie dość rozsądne. I napisał Jeffreys tak: wybijając trochę szpilę republikanom. Zasady rządzące Izą powinny dać stan faktyczny, a mianowicie, że Republikanie muszą polegać na demokratach, żeby realizować podstawową robotę rządzenia. Grupa ekstremistów nie powinna mieć możliwości blokowania tej współpracy. Innymi słowy, bez nas nie jesteście w stanie zrobić nic, więc lepiej się z nami dogadajcie. No bo podajmy konkretny przykład. Jeżeli chodzi o pomoc finansową dla Ukrainy, gdyby państwo zapytali poszczególnych członków Kongresu, czy jesteś za czy przeciw, to większość najprawdopodobniej powiedziałaby państwu tak, jestem za. Ale ustawa, która by zakładała taką dodatkową kolejne miliardy dolarów dla Ukrainy, nie została poddana przez McCarthy'ego pod głosowanie, no bo wiedział, że jego koledzy z Partii Republikańskiej część ta grupa mu tego e, nie pomaga w związku z tym nie chciał tego poddawać pod głosowanie, ale kiedy przyszło co do czego, to i tak musiał polegać na głosach partii demokratycznej i pomyślałem, może powiedzmy dlaczego w ogóle tego jeszcze bezpośrednio, jaką była, jaka była bezpośrednia przyczyna odwołania McCarthy'ego, bo to właśnie było poleganie na głosach demokratów. Tak, on dogadał się z demokratami, a to jest niewybaczalny grzech zdaniem części republikanów i ta Ukraina też jest bardzo istotna, to znaczy Masz teraz Jordana i Skalisa. No i Jordan już powiedział, że nie poprze żadnej pomocy dla Ukra nowej pomocy dla Ukrainy. Tak, jest bardzo przeciwny. I, tak. Z trudem wyobrażam sobie, żeby jakby Skalis czegoś takiego nie powiedział, ale jakby wiadomo było, że jakby nie może powiedzieć głośno, że poprze, że, bo nie zdobędzie wtedy 218 głosów. Więc y, to jest też taka uwaga. Trochę na marginesie, a trochę nie. Dla tych wszystkich, którzy wciąż opowiadają, że Partia Republikańska, to jest partia Ronalda Reagana, partia McCaina, która wspiera Ukrainę, i owszem, są tam jakieś tutaj czarne owce, ale nie ma się czego bać. Pije do takiego tekstu, który, rozmowy z eksambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych Sznepfem, którym gdzieś czytałem jakiś czas temu, który właśnie takie rzeczy mówi. No, że tak, no tak, ale Partia Republikańska to wciąż partia McCain'a i Regana nie ma się czego bać. Ja nie wiem, jak ktoś może powtarzać takie rzeczy, patrząc na to, co się dzieje w Waszyngtonie. To znaczy, jest się czego bać. Nie można powtarzać takich komunałów, które już od bardzo dawna nie są prawdziwe. Masz dwóch czołowych kandydatów na y, speakera, y, i, I w ogóle jakby Partia Republikańska pokazują to wszystkie badania opinii publicznej, zarówno Elektorat Partii Republikańskiej, jak i politycy partii republikańskiej, jak i czołowie na prezydenta Partii Republikańskiej są przeciwko pomaganiu Ukrainie. Nie można mówić, że to jest partia wciąż Johna McCaina, która tutaj będzie wspierała walkę o wolność. Nie, nie będzie. Mówią to otwartym tekstem. Nie, nie znam, nie, nie widziałem tego wywiadu czy tekstu, ale nie wiem, może to był przekaz taki polityczny. Ale jeżeli szukają Państwu przeka przekazu analitycznego, a taki znajdą u nas w, w podcaście, no to Piotr ma rację. To znaczy są wciąż pewnie większość Republikanów w kongresie zagłosowała by za udzieleniem pomocy Ukrainie i jest wielu takich Republikanów, którzy. Są za taką aktywną rolą Stanów Zjednoczonych, ale ta mniejszość ma nieproporcjonalnie duże wpływy i mają, i jeżeli ktoś jest liderem partii republikańskiej, no to staje wobec takiego wyboru, na przykład w Izbie Reprezentantów, czy poddaje pod głosowanie. E, ustawę zakładającą pomoc międzynarodową dla Ukrainy, i wtedy ta ustawa przechodzi, ale jednocześnie. Ale to... musi przejść głosami demokratów, tak jest. bo twój klub zagłosuje jest przeciwko. Pęknięty. Częściowo zagłosuje przeciwko. Bo mój klub jest pęknięty, no więc w związku z tym nie poddaję tej ustawy pod głosowanie, żeby nie ujawniać tego pęknięcia i nie narażać się na wojnę domową, na kolejną odsłonę tego konfliktu. Albo na to, żeby cię odwołali, tak jak odwołali Kevina McCarthy'ego. Więc następny speaker, ktokolwiek nim będzie, lub speakerka, y Znowu, no, jakby nie będzie chciał głosować ustawy o pomocy dla Ukrainy, bo to jest rzecz, która jeśli przejdzie, to przejdzie głosami demokratów i wie, że go odwołają, jeśli dalej będzie ta zasada, no że wystarczy jedna osoba do zgłoszenia wniosku o odwołanie speakera. W związku z tym ta zasada, którą wprowadził Kevin McCarthy, i która go potem ogryzła w dupę, no to jest zasada, która musi być zmieniona. I teraz co ciekawe, nie wiem czy czytałeś, Lauren Bobbert na przykład, czyli taka, no, jedna z tych ultra radykałek, powiedziała, że ona by się nawet zgodziła na usunięcie tej zasady tego jednego, tego, tego jednego jednej osoby, jeśli speakerem zostanie Jim Jordan. No ale to wtedy nam betonuje yy, takiego radykała na stanowisku speakera, to znaczy... Przypomnijmy, że ten speaker, który zostanie teraz speakerem Izby Reprezentantów prawdopodobnie, proszę Państwa, będzie także speakerem w roku 2024 w listopadzie, kiedy odbywają się wybory. No, a skąd takie podejrzenia. No ale jest to możliwe, że no, rok ja wytrzyma. Nie, no skąd No Kevin McCarthy nie wytrzymał roku i jestem przekonany, ale że ktoś zostanie nowym speakerem, to nie wytrzymał. No roku dobrze, jeżeli zostałby Jordan, i wytrzymałby, proszę I Państwa. I usunęliby do... tę zasadę jednego głosu. Tak jest. A w związku z tym on utrzymałby się na stanowisku do listopada 2024 4, to mielibyśmy na stanowisku spikera Izby Reprezentantów człowieka, który nie wierzy, że Donald Trump przegrał wybory, a więc de facto uważa, że Joe Biden jest uzurpatorem, który objął stanowisko prezydenta nielegalnie i on w tym czasie byłby tą trzecią najważniejszą osobą w państwie i odpowiadał za cały proces legislacyjny. No, legislacyjny, Człowiek, który nie uchwalił nigdy żadnej uchwały. No tak, no, ale później proces zatwierdzania wyniku wyborów to również Jim Jordan, jak jako speaker Izby Reprezentantów miałby tutaj fundamentalne znaczenie, więc to jest recepta na jeszcze większy, jeżeli tak sobie można to wyobrazić, jeszcze większy chaos powyborczy niż miał miejsce w 2020 roku. No a teraz powiemy Państwu, że ten scenariusz jest zupełnie realistyczny, dlatego że. Steve Scalise, uwaga, zrezygnował z ubiegania się o stanowisko speakera Izby Reprezentantów. Po, po jednym dniu. Po wygranej. Że, tak, że wygranej na forum klubu. Bo tak. uznał, że jednak nie ma tych 218 głosów, w związku z tym póki co jedynym kandydatem jest Jim Jordan, który oczywiście nie zdobędzie 218 głosów. Chyba 17 mu wystarczy. A przepraszam, to nie sądzę, żeby zdobył. No ale ma myślę większe szanse niż Steve Scalise bo ma poparcie tych radykałów, jak się wydaje. No ale znowu ma wrogów tych takich centrowych no republikanów, dobrze. niektórych. Więc y, nie wiem, czy, czy będzie to Steve Sc Scalise? Nie. Czy będzie to Jim Jordan? Nie wiem. czy Kevin będzie to... McCarthy. Kevin McCarthy, być może. Elise Stefanik, bo taka jest też propozycja. Elise Stefanik też doskonale wiemy, że chce być speakerką Izby, jakby ona się też z tym specjalnie kryje. Ona jest teraz numerem 3, więc niejako jest w klubie. W związku z tym jak nie Kevin, jak nie Steve, no to może Elise. To jest taka pani, która kiedyś była umiarkowaną republikanką siłą rzeczy, też jest, reprezentuje okręg w stanie Nowy Jork i... Mm, ale przeszła na stronę Trumpa i teraz jest także ulubienicą tak. Trumpa, a wiesz, że jak... ona. Ona Liz Cheney z jej stanowiska numer 3. A Liz Stefani, wiesz, jak mówi o Jimmy Jordanie? Nie wiem, czy ona go lubi, czy go nie lubi. Mentor. A mentor. No tak, więc Arkadalia Stefaniki byłaby o tyle dobrą kandydatką, że ona tak, z jednej strony może udawać, że jest tak naprawdę dość umiarkowana, bo przecież rzeczywiście kiedyś była umiarkowaną polityczką, umiarkowaną republikanką, więc tutaj ten mainstream republikański może myśleć sobie, że to jest bezpieczny wybór. Z drugiej strony bardzo się lubi z Donaldem Trumpem, w związku z tym może mieć wsparcie tego Freedom Caucus i tych wszystkich radykałów. Jordana lubi, więc jak Jordanowi nie wyjdzie, no to być może Jordan poprze ją. Ale dodajmy, że jo Jordan poparł Skalisę, to znaczy powiedział, że on, jeszcze zanim Skalis zrezygnował, to Jordan powiedział, że on może oficjalnie zgłosić jego kandydaturę na forum Izby Reprezentantów. To miało być taki gest pojednawczy, ale oczywiście to mogła być zatruta pigułka, bo on mógłby go zgłosić. Skalis nie dostałby tych wymaganej liczby głosów. Bozów. A on wychodzi na człowieka, który po prostu jest. Działa na rzecz jedności partii, no i później, kiedy Skalis ponosi klęskę, no to wszyscy zwracają się i mówią: Jim, ratuj. No więc nie wiemy, co będzie. Eee... Ale chciałbym Cię jeszcze zapytać, bo nie powiedzieliśmy o tym e, szerzej, o tej propozycji Haki Man Jeffreysa, że w, jeżeli chcecie wybrać sobie jakiegoś umiarkowanego kandydata, A to, to wam pomożemy. pomożemy. No i z jednej strony to się wydaje z, w ogóle nie do pomyślenia, herezja totalna, no bo dla w ogóle. Ale z czyjej strony? E, no ze stron dla republikanów, no bo oto ich lider w e, Izbie Reprezentantów zostałby wybrany tylko i wyłącznie dzięki głosom Partii Demokratycznej, no to wydaje. Wydaje się, że taki człowiek jest na miejscu skreślony, no bo zależy od demokratów i wziąć ci, ci radykałowie i to pewnie nie mała grupa radykałów w partii republikańskiej dostaliby apopleksji, e, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli republikanie chcą od, odzyskać jakąkolwiek sterowność i kontrolę nad partią, no to Powtarzamy to Państwo od dawna. To znaczy, jeżeli się próbuje tych radykałów zagłaskać, to nigdy to się nie udaje. Im trzeba stawić czoła. Zasada Tajczyńskiego. Niech będzie. No, to już... ja tajczyńskiego, Pawłowskiego. Churchill to mówił, że jeżeli A, tak. idziesz w apizment, to dobrze na tym nie wyjdziesz, więc można sięgnąć też do takich, do takich wzorów, ale no. Wydaje mi się, że to jest dla nich jedyne wyjście. To no znaczy... tak, Ale to jest coś, czego oni nigdy nie są w stanie zrobić. To samo było z Donaldem Trumpem. Jasne, jakby... bo żeby to zrobić, to trzeba by było mieć: A, lidera, który powie to głośno i zgłosi taką opcję. Dwa, trzeba by mieć jakiś program, to znaczy. Program, który pozwoliłby stworzyć jakąś tą na nowo tą tożsamość partii republikańskiej, bo tak jak państwu mówimy partia małego rządu, ale interwencjonizmu na arenie międzynarodowej, promocji demokracji i takiej otwartości też, no bo przecież oni w, w swoim czasie byli też otwarci na imigrantów zgodnie z zasadami swobodnego przepływu kapitału i swobodnego przepływu ludzi, no to te, te zasady już przestają obowiązywać. Ja dawno przestałem. No, już dawno przestały obowiązywać, więc trzeba wymyślić jakąś nową tożsamość dla partii republikańskiej. Nikt tego nie robi, więc właściwie republikaninem może być każdy, kto wrzuci jakikolwiek głupi pomysł, i, i nagle uznajemy, że to jest element z tej agendy konserwatywnej. No to trzeba kogoś, kto nada tę raz, że nową tożsamość, a dwa powie, że no nasza droga musi jednak przebiegać w kierunku, no. Sterowności. uznawania rządów prawa i uznawania wyniku demokratycznych wyborów. Tak jest, bo no? bez tego nie przegłosujemy nic. Proszę Państwa, w Białym Domu mamy Bidena, który jest demokratą, większość w Senacie mają demokraci. Jeżeli chce się cokolwiek przegłosować, to trzeba mieć poparcie demokratów. No tak, ale może nie chcesz niczego przegłosowywać. Tutaj najlepszy przykład. Jim Jordan to jest gość, który obiecał je na nie przegłosowywaniu niczego. Jasne. I to nie o to chodzi, żeby coś przegłosować. Chodzi o to, żeby tworzyć chaos, a później Wygrywać wybory, kolejne wybory, mówiąc: Patrzcie, jaki chaos, to jest skandal, głosujcie na mnie i jakby jest zapewniona. Związku... Tylko, że nie w całym kraju możesz wygrać wybory w ten sposób. Tak może wygrać Jim Jordan, tak może wygrać wielu innych kongresmenów i na pewno jeżeli ustąpią tym radykałom, to w kolejnym kongresie ich wpływy jeszcze wzrosną, bo nowi radykałowie wejdą właśnie na, na, na fali takich haseł, o jakich mówi Piotr, bo to jest bardzo prosta metoda. Tworzysz chaos i mówisz zobaczcie, nie chaos, działa. Chaos, chaos. i nie działa, więc wybierzcie mnie, my sobie z tym poradzimy, bo darmo zjadę, biorą pieniądze i nic nie robią. Ale już nie mówisz, że nic nie robią, bo nie są w stanie zrobić, bo ty im na to nie pozwalasz. A ty również nic nie robisz poza chaosem. <laughs> więc ich wpływy wzrosną, no więc jakby ustępowanie tym ludziom jest receptą na dalszy kryzys. No więc oczywiście deal z Jeffreysem i z demokratami jest, byłby najlepszy. Wybrać w długiej jakiegoś, perspektywy. Oczywiście wybrać jakiegoś centrowego speakera lub speakerkę. No nie wiem, no Liz Cheney choćby. No ale oczywiście to już jakby... Pieśń przeszłości, ale kogoś takiego, to znaczy niech to będzie nawet ktoś konserwatywny, bardzo konserwatywny, bardzo prawicowy, ale uznający podstawowe zasady demokracji. I wtedy demokraci kogoś takiego mogliby poprzeć, bo z kimś takim można rozmawiać, można jakoś tam negocjować. No ale po pierwsze, nie ma takiej osoby w partii republikańskiej, bo jeśli była, no to ją usuwają ze stanowiska. Kazus Liz Cheney. Ja nie widzę. Kogoś takiego w klubie republikańskim obecnie, bo wszystkie takie osoby już odeszły, albo przestały, przegrały walkę w wyborach, albo po prostu odeszły z polityki. Tam już naprawdę nie ma takich polityków, no właśnie, takiego starego typu, powiedzmy. Ze wszystkimi wadami i zaletami tego. To znaczy, takim mainstreamem, który też jest męczący, bo po prostu wszystko jest bezideologiczne i tylko chodzi o dogadywanie się i, i człowiek tak naprawdę bez poglądów. No ale z drugiej strony Kevin McCarthy to jest gość bez poglądów. No to jest taki człowiek właśnie starego typu, nie? Także to nie jest ideologiczny konserwatysta. Kevin McCarthy nie ma żadnych poglądów. Kevin McCarthy, jego poglądem było chce być speakerem. Nie, no, no i ale, co? Ale Opłaciło ja, się? No nie bardzo, ale wiesz, ja nie mam nic przeciwko temu. Jak ludzie głosują na konserwatystów, no to ci powinni wyznawać, jak gdyby po to tam idą, żeby no bronić tak, ideałów konserwatyzmu, tylko jest taki problem. Jeżeli chcesz cokolwiek przegłosować, to musisz iść na kompromis z drugą partią, bo ona także ma swoich ludzi i ich też wysłali tam wyborcy z innymi ideami i poglądami, których mają bronić. Więc musisz szukać jakiegoś środka i nie zawsze możesz dostać cały bochenek. Czasami musisz się zgodzić na połówkę, a czasami na ćwiartkę. A ci nie chcą się zgodzić na nic i na przykład w The Daily, w tym podcaście New York Timesa, był jeden z tych kongresmenów z Tennessee, który głosował za odwołaniem McCarthy'ego. No i rozmowa z nim bardzo grzeczna, żeby wyjaśnił swoje poglądy jest niesamowita, no bo on po prostu mówi nie ma być mniej wydawania, bo musimy pomóc biednym ludziom. To, że będzie mniej wydawania to nie pomoże biednym ludziom, ale to już zostawiam. Jak gdyby i nie ma, nie ma żadnego pola do, yy, do dyskusji. Jak pytali go, to jest ciekawy też fragment, jak pytano go o to dlaczego głosował za odwołaniem McCarthy'ego, no to on mówił, że McCarthy się nie konsultował z nimi w ogóle, ich nie traktował niepoważnie. I powiedział, że nie żartuje, że jego tatuś, jak walczył, tatuś, używał tego słowa Daddy, że jak jego tata wal, tatuś walczył w II wojnie światowej, to miał takiego porucznika, który zawsze z nimi szedł do okopów i bił się tam z nimi, a McCarthy to nigdy nie szedł z nimi do okopów i w związku z tym on go nie będzie popierał, bo to jest taki zarządca stylnego siedzenia, który w ogóle nie szanował tych swoich żołnierzy. No ale jak go pytano z kolei, no dobrze, ale jeżeli przyjdzie nowy speaker i jeżeli chcecie cokolwiek przegłosować, to musicie się dogadać z demokratami, to czy jest pan gotowy się dogadać? No to już zaczyna się problem. Tatoś nie przekazał żadnej mądrej wiedzy na ten, temat, na ten no, temat. Dogadywania się. No wtedy wiesz, porównanie działania kongresu do wojny z nazistami nie jest do końca dobrym tak. porównaniem, bo jeżeli uznajesz, że twoi przeciwnicy są jak. Hitlerowcy dla Amerykanów w czasie II wojny to światowej. Nie dogadujesz. To za, zazwyczaj się nie dogadujesz, nie? więc to nie do końca jest dobra metafora. No albo właśnie może dobra, no, która dokładnie pokazuje sposób myślenia Partii Republikańskiej, bo naprawdę to nie jest tak, że jedna partia drugiej partii równa, zaraz staniemy oczywiście głosy niektórych oburzonych, że my zrobimy wszystko, żeby tutaj pochwalić demokratów. No ale naprawdę, po jednej stronie jest lider partii, który mówi: chce się z Wami dogadać, proponuję kompromis, wybierzcie sobie jakiegoś speakera. Republikanina, ale rozsądnego, będziemy razem po prostu debatować i przegłosowywać ustawy. A z drugiej strony mamy partię, w której walczą ze sobą dwa ekstrema, nie są w stanie się w ogóle dogadać, a część kongresmenów w ogóle nie jest zainteresowana, mam wrażenie wyborem speakera, tylko jest zainteresowana tym, żeby ten, to wszystko płynęło jak najdalej. No co zresztą mówił sam Kevin McCarthy, że ma w swojej, znaczy jeszcze zanim go odwołano, że to są jednostki, które są po prostu zainteresowane tym, żeby. Spalić to miejsce, tak to powiedział. Burn the, burn the, the, the place down. No, nie wiem, co teraz będzie. Gdzieś przeczytałem, że ktoś z kongresmenów powiedział, że. Z republikańskich, taki zdesperowany, że należałoby wszystkich zamknąć w jednym pokoju i po prostu nie wyjdą stamtąd, dopóki kogoś nie wybiorą. To jakby trochę jest zasada konklawy, jak rozumiem. Ale też inny, nie wiem, czy nawiązując do tego konklawę, czy nie, powiedział, że jeśli zobaczycie dym, to nie znaczy, że wybraliśmy nowego speakera, tylko to znaczy, że ktoś podłożył ogień pod to kolejne miejsce. No i. I tak to na razie wygląda. To znaczy, jeżeli sobie spojrzą Państwo na te Stany Zjednoczone i sytuację w Izbie, tak zupełnie z zewnątrz, beznamiętnie, i gdybyście nie wiedzieli, że to, o czym dzisiaj Państwu mówiliśmy, dotyczy Stanów Zjednoczonych, no to powiedzielibyście, że to pewnie jakiś kraj w głębokim kryzysie politycznym. No i tak faktycznie jest. W stanie rozkładu. You see what I did there? No, nie jest, proszę państwa, Piotr, w ten subtelny sposób nawiązał do tytułu swojej książki. Ale pewnie wszyscy, którzy nas słuchają, już na pewno, na pewno kupili. E, dziękujemy państwu za dziś i do usłyszenia za tydzień. A oczywiście na wszelki Kiedy być może będzie już nowe Wyspikę, a być może nie będzie. Doskonała prognoza, proszę państwa. E, dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Do usłyszenia.